Witam Was, kochani, w tarocie codziennym. I zobaczmy. Dzisiaj już jest piątek, 19 lipca. Weekend się zaczyna, także zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza dzisiejsza energia dnia. Ja jestem trochę zaspana, wcześnie rano. No mamy górę i mamy jakąś kobietę. Także co tu się dzieje? Kobieta może być jakimś problemem dla nas, jakaś kobieta, która nam stwarza problemy, blokuje nas. Także zobaczmy, o co chodzi z tą kobietą, albo to jesteście wy i macie jakiś problem do rozgryzienia. Ale zobaczmy. No, wierzę. No, tu będzie jakiś problem. Dobra, postawiamy te karty. Kochani, mamy tą górę i góra to są przeszkody, to są wyzwania, to są trudności i mamy tutaj tą kobietę. Także tutaj będzie coś wymagało Waszej uwagi dzisiaj. Tu jest jakiś problem, tu jest jakaś blokada. Będziecie musieli stawić czoła jakimś trudnościom. I teraz nie wiem, czy ta kobieta to jesteście Wy, osoba pytająca, jeżeli jesteście kobietą, albo to jest jakaś kobieta ważna w Waszym życiu. Także Wy albo jakaś inna kobieta w Waszym życiu może odegrać istotną rolę w dzisiejszych wydarzeniach, a zwłaszcza jeżeli chodzi o tą blokadę, o te problemy, o te przeszkody, o te opóźnienia. Ktoś może stać na drodze, na Waszej drodze i stwarzać problemy. Ale za długo to nie potrwa, ponieważ tutaj dzisiaj będą nieoczekiwane jakieś zmiany, jakieś nieoczekiwane wydarzenia. Może coś wyjść na jaw, bo o tym mówi wieża. Także jakieś zmiany, które mogą wydawać się trudne, ale one są konieczne. Także tu dzisiaj przygotujcie się na jakieś wstrząsy dzisiaj. Bądźcie gotowi na adaptację do nowych okoliczności. Do tego będziecie mieć okazję w domu, do celebracji, do radości, bo o tym mówią cztery buławy, to będzie jakiś czas świętowania, może dziś wieczorem będziecie gdzieś wychodzić, świętować, ponieważ te cztery buławy o tym mówią. Ale również możecie być bardzo zajęci dzisiaj, nie będziecie za dużo myśleć o imprezowaniu, może dopiero wieczorem, bo mamy również denary. I denary to jest taka karta, która mówi, mam wiele spraw na głowie, muszę zacząć działać, muszę robić to, muszę dzisiaj zrobić tamto, muszę zająć się tym, muszę się zająć tamtym. Także możecie również dzisiaj zarządzać wieloma obowiązkami. Możecie być pomiędzy różnymi aspektami życia, życie zawodowe, życie prywatne, także ta elastyczność dzisiaj Wam będzie potrzebna. Ale dzień przyniesie Wam jakieś wyzwania, przeszkody, które będą wymagały Waszej siły, o tym mówi góra. I ta kobieta, cokolwiek, kimkolwiek ona jest, czy to jesteście Wy, czy to jest jakaś inna kobieta, ona może być powiązana z tymi wyzwaniami. Ale nagłe zmiany, mi się zdaje, pokonacie tą górę dzisiaj, ponieważ wieża przyjdzie i Wam potrząśnie tą górą. Tutaj coś się wydarzy. Natomiast będą momenty celebracji, będą momenty radości dzisiaj, ale będziecie busy, będziecie również musieli skupić się na różnych obowiązkach w różnych dziedzinach życia, będziecie się zajmować wieloma sprawami naraz. Także dzień będzie w miarę ciekawy. To odniesiecie jakiś sukces, bo o tym mówią cztery buławy. Może ktoś wróci do domu, przyniesie Wam trochę radości, w domu radość. Natomiast tak na zewnątrz, praca, dom, zakupy, może coś w tym stylu, jakaś kobieta tutaj sprawia Wam trudności i zarządzanie wieloma sprawami. Także taki ciekawy dzień, trochę energia porozrzucana wszędzie, ale będziecie musieli się zająć dzisiaj na pewno wieloma obowiązkami i znaleźć równowagę pomiędzy różnymi aspektami własnego życia. Także bądźcie dzisiaj elastyczni, bądźcie przygotowani na coś wstrząsającego w cudzysłowie i tą kobietę. Także takie czytanie dla Was, dajcie mi znać, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, pa, pa.